Drodzy, dzisiaj chciałabym poruszyć temat hiacyntów. Ostatnio oczywiście jest szał na kupywanie ich i nie wiecie, co z nimi zrobić, jak przekwitną. Także ten filmik na pewno będzie dla Was. Zapraszam. Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat właśnie hiacyntów, czyli tych oto kwiatów cebulowych i powiem Wam w dzisiejszym odcinku, co możecie z nimi zrobić, żeby cieszyć się nie tylko przez kilka tygodni, ale żeby zagościły u Was w ogrodzie. Także oglądajcie. No to tak, więc dzisiaj, tak jak mówiłam, zajmujemy się hiacyntami. Jak widzicie, jeśli chodzi o hiacynty, to są takie kolory jak białe, różowe, ciemnofioletowe. Odcieni jest kilka, ale właśnie jak gdyby w tej gamie kolorystycznej. Jak wiecie, jeśli chodzi o hiacynty, są to rośliny cebulowe, czyli widzicie, tak, tutaj są cebule, które zostały wsadzone i tak możemy je nazwać, że zostały podpędzone, tak? O tej porze roku chcecie jak najszybciej wprowadzić właśnie wiosnę i stąd też kupujecie właśnie narcyzy, jakieś tulipany, hiacynty i właśnie tak wprowadzacie tą wiosnę do domów. I teraz pamiętajcie o tym, że hiacynty bardzo ładnie pachną, ale też bardzo intensywnie, więc nie powinniście ich mieć za dużo u siebie w domu, bo niestety ta intensywność jest tak duża, że jeżeli będzie ich za dużo, to zapewne będzie bolała Was głowa. Natomiast o tym chyba już wiecie. W każdym razie, hiacynty, tak jak już wspominałam, są to kwiaty cebulowe, które zostały specjalnie podpędzone. I co to znaczy pędzenie? Więc teraz, jeżeli kupujecie właśnie w szkółkach, czy w centrach ogrodniczych, czy w kwiaciarniach, o tej porze, czyli właśnie na przełomie stycznia, lutego, właśnie te kwitnące już kwiaty, to pamiętajcie, że właśnie zostały one podpędzone. Około 8-10 tygodni musiały stać w takich zimnych warunkach, około 0 do maksymalnie 5 stopni. Najlepiej, żeby też były na zewnątrz, tak? Kiedy temperatura spada poniżej 0. I wtedy mamy pewność, że oprócz właśnie liści, na pewno wyjdą Wam też te piękne kwiatostany. I tak, jak macie u siebie w domu, to pamiętajcie o tym, że hiacynty uwielbiają, słuchajcie, słońce. I jeżeli postawicie je na przykład w miejscu, gdzie tego słońca jest za mało, to one zaczynają tak naprawdę wyrastać bardzo, bardzo wysoko. Kwiatostany zaczynają się wydłużać i to samo dzieje się z liśćmi. I wtedy nie wygląda to zbyt ładnie. Natomiast no, mamy stoły, gdzie mamy i wiadomo, że stawiacie je tam, gdzie będą cieszyły najbardziej Wasze oczy. Natomiast pamiętajcie o tym, że im będziecie mieli cieplej w domu, tym szybciej te hiacynty Wam przekwitną. Im będzie w domu chłodniej, tym dłużej będą cieszyć Wasze oczy. I teraz tak, tutaj mam takie właśnie dwa egzemplarze, które wyglądają naprawdę ładnie i wykorzystam je na pewno do zrobienia jakichś fajnych ozdób do domu. Natomiast tutaj mam już hiacynty, które no niestety już nie wyglądają ładnie i takich raczej nie chciałabym mieć już u siebie. I teraz co robię? Tego hiacynta na pewno możemy po prostu, jeśli chodzi o te kwiatostany, już takie, tak, wycinamy. Jeden i drugi, bo już no, nie są ładne. Dzięki temu, że zostały one wycięte, to całą swoją energię właśnie, którą one chciałyby kumulować właśnie tutaj w te kwiatostany, one zaczną kumulować właśnie w te cebule, dzięki czemu cebule zaczynają po prostu rosnąć, tak? I cała energia właśnie wchodzi tutaj. I teraz czekam tak długo, aż zaczynają już jak gdyby dojrzewać te nasze liście. Jeżeli widzę, że
że zaczną robić się już takie żółte, nieładne, też wyciągnięte, to po prostu przestawiam je na zewnątrz. Jeżeli macie jakieś garaże czy jakieś korytarze, gdzie jest temperatura zdecydowanie niższa niż u Was w domu, to naprawdę będzie to dla nich bardzo dobre, ponieważ one zaczynają się zaklimatyzowywać do właśnie takich chłodniejszych warunków. I teraz tak, jeżeli znowuż macie tam je przez kilka tygodni i przychodzi wiosna, to przestawcie te doniczki jeszcze na zewnątrz, na chwilę do ogrodu, gdzie jest zdecydowanie niższa temperatura. I potem posadźcie je do gruntu. Słuchajcie, wierzcie mi, jeżeli posadzicie je do gruntu i zrobicie właśnie te wszystkie rzeczy, o których Wam przed chwileczką mówiłam, na pewno będziecie mogli cieszyć się tymi kwiatami właściwie z roku na rok, więc o tym trzeba pamiętać. I teraz co jeszcze? Jeżeli macie je w ogrodzie, to pamiętajcie o tym, że one nie powinny być zasadzone w miejscach, gdzie stoi woda, tak? Są to cebule, więc wiadomo, że woda po prostu spowoduje to, że one zaczną gnić. Więc muszą być w takim miejscu, raczej gdzieś na podwyższeniu, gdzieś, gdzie wiecie, że woda bardzo fajnie spłynie i oczywiście w miejscach słonecznych. Więc to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o hiacynty. Jeżeli sami stwierdzicie, że będziecie chcieli pędzić właśnie takie rośliny, tak, takie cebule i nie macie po prostu ogrodu, nie macie też balkonów, to jeżeli przekwitną, wystarczy je zasuszyć. I potem znowu, jeżeli są zasuszone, wsadzacie je do doniczek w okolicach właśnie września, października. Pamiętajcie o tym, żeby przeszły właśnie ten taki stan przechłodzenia, który trwa. Jak mówiłam, między 8 a 10 tygodni i wtedy, jeżeli one przejdą właśnie ten stan, możecie je przenieść z powrotem do domu i zobaczycie, że zaczną Wam wyrastać i na pewno oprócz też listków będziecie mieli piękne kwiatostany. Osoby, które mają balkony, to oczywiście możecie je po prostu wynieść na balkon i trzymać je na balkonie. Nie musicie ich wysadzać z tych donic, więc takie trzymanie na balkonie też wystarczy i oczywiście potem, jak przyjdzie odpowiednia pora, że będziecie chcieli cieszyć się właśnie znowu tą wiosną i poczuć ten powiew wiosny u siebie w domu, to stawiacie je do siebie do domu. Musicie poczekać około właśnie tych dwóch miesięcy i wtedy znowu Wam zakwitną. Pamiętajcie, że hiacynty też można hodować w sposób hydroponiczny. I co to znaczy? Często na pewno widzicie w kwiaciarniach same jak gdyby te cebule wyjęte z ziemi i rzeczywiście możecie tak zrobić, tak? Czyli możecie je wyjąć teraz z ziemi, opłukać całą tą ziemię, która tutaj jest i wstawić do na przykład jakiegoś przezroczystego naczynia. Pamiętajcie o tym, że to naczynie na pewno musicie wysypać jakimś żwirkiem, kamyczkami, czymś, co spowoduje, że sama cebula będzie wyżej, natomiast korzenie będą miały dostęp do wody. Bo tak jak już wspominałam wcześniej, cebule hiacyntów, jak i większość cebul, nie lubi właśnie takiego długo stojącej wody, tak? Bo zaczną gnić. I w tym momencie, kiedy tylko korzenie będą właśnie w wodzie, będziecie mogli się cieszyć jeszcze długim, długim kwitnieniem takiej rośliny i potem znowu możecie zasuszyć lub po prostu wsadzić sobie do ogrodu. Jeśli chodzi też o hiacynty, to one w ogrodach zaczynają kwitnąć około maja, więc niestety musimy jeszcze poczekać. Mamy dopiero koniec lutego, więc pozostaje nam cieszyć się tymi kwiatami w domu. Pamiętajcie o tym, że naprawdę wiele roślin możecie wykorzystywać i są to bardzo często rośliny wieloletnie, które można przesadzić do ogrodu. Jeżeli nie macie pewności, czy się przyjmą, czy się nie przyjmą, i tak zaryzykujcie. Zawsze jest duża szansa, że będzie z nimi wszystko ok. Także dajmy im drugie życie i nie wyrzucajmy tych cebul, słuchajcie. Tak mi zawsze tego szkoda, jak widzę, że właśnie po przekwitnięciu wyrzucacie je.
kiedy wiem, że wystarczy troszeczkę ziemi i one naprawdę sobie same poradzą. One nie potrzebują jakichś nie wiadomo jakich zabiegów w ogrodach. Także nawet w ogrodzie, jeżeli wsadzicie te cebule, tak, i nie macie czasu się tym zajmować, to nawet jeżeli one przekwitną same, wierzcie mi, te kwiaty też zaschną w ogrodzie i nie będą się tak rzucały w oczy. Wiadomo, że te kwiatostany, jeżeli mamy czas i stoją właśnie w domu, to częściej przycinamy, bo już się nam nie podobają. Natomiast ogrody są o wiele większą powierzchnią, więc takie przekwitnięte kwiatostany nie będą jakoś Was strasznie raziły. Więc jeśli mogę Wam polecić, to naprawdę zasadźcie przekwitnięte cebule do ogrodu i będziecie się nimi cieszyć jeszcze wiele, wiele lat. Jeśli chodzi też o narcyzy, to już przy okazji pokażę Wam. I one właściwie z nimi robimy bardzo podobnie, tak? Jeżeli macie, tu już widać, że ten narcyz, zobaczcie, zmienił też kolor na taki lekko żółty, już nie jest soczyście zielony. I to właśnie dlatego, że miał bardzo mało tego światła, słońca i dlatego właśnie te nasze listki zaczęły się wydłużać. I teraz co robicie? Zobaczcie, te przekwitnięte kwiatostany, znowu nie chcemy, żeby roślina swoją energię kumulowała tutaj, bo przecież nie będziemy zbierać nasion, więc obcinacie jak najniżej, tylko możecie. Ten jeszcze kwiatek jest ok, tu jest kilka pąków, więc super. No i teraz tak naprawdę jeszcze mogę chwilę mieć tutaj w domu. Zobaczcie, te są jeszcze bardzo fajne, ponieważ tutaj widać, że one stały bliżej słońca, więc nie są tak wyciągnięte. Natomiast w kompozycji jeszcze mogą cieszyć oko. Natomiast postępujemy dokładnie tak samo jak z hiacyntami, więc jeżeli macie miejsce w ogrodzie, to posadźcie, jeżeli nie macie, to dajcie sąsiadom, znajomym i na pewno oni będą cieszyli się jeszcze bardzo długo właśnie tymi kwiatami. I co jeszcze? Jeśli chodzi też o tulipany, zobaczcie, tutaj mam jeszcze tulipany, które też są podpędzane. Mamy połowę lutego, więc wiadomo, że jeszcze w ogrodach tulipanów nie ma. Natomiast te rzeczywiście zostały wsadzone wcześniej, też zostały podpędzone jak hiacynty. I już niebawem będę mogła cieszyć się kwiatami i oczywiście również tak samo jak hiacynty i narcyzy wsadzę je do ogrodu i w ogrodzie już pozostaną one na dłużej. Pamiętać trzeba o tym, że jeśli chodzi w ogóle o takie cebule, to one się rozrastają, tak? Zaczynają rosnąć nowe, młode cebulki i w ogrodzie trzeba będzie pamiętać o tym, że jak będziecie już widzieli, że coś jest nie tak, tak, że pomimo tego, że są w ogrodzie i zostały przechłodzone, bo przeszły ten okres właśnie zimowy i nie kwitną, no to naprawdę jest też wiele przyczyn, dlaczego nie kwitną, ten temat poruszę kiedy indziej, natomiast na pewno będziecie musieli je przesadzić, zmienić im ziemię, bo na pewno jest wyjałowiona i zapewne będą w zbyt dużym zagęszczeniu, dlatego po prostu nie kwitną. Ale tym tematem zajmiemy się później. Tak więc, jeśli podobało się Wam to, co Wam powiedziałam na temat właśnie hiacyntów, jeżeli uznacie, że przydało się Wam to, to proszę zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu będziecie widzieli, kiedy wrzucam Wam coś fajnego. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście teraz ze mną.